Ja, Susan Icy, wieder was serdecznie w moim kolejnym filmiku z gry Team for... Czas na Minecraft! Dobra, może teraz tak troszeczkę bardziej na poważnie. Witam was serdecznie w mojej nowej serii z Minecrafta, gdyż no z racji, że wbiło mi już 1000 widzów na moim kanale, zdecydowałem, że nie mogę prezentować wam tego mojego kontentu. Mianowicie nie będę już robił filmików z TF-a, gdyż uważam, że owa gra nie jest warta takiego oglądania, więc myślę, że Minecraft będzie jednak najlepszą opcją dla was, żeby was bardziej zainteresować i zdobyć jeszcze więcej widzów, gdyż tak naprawdę Team Fortress 2 była to gra, dzięki której po prostu planowałem się wybić na YouTubie, a że udało mi się to osiągnąć, gdyż jest już was 1000, to teraz mogę spełnić moje największe marzenie, jakim było nagrywanie Minecrafta. Tutaj są krowy. Jak widzicie, nawet są króliczki białe, czarne też, ale ich tutaj nie ma, i wiele innych prześlicznych zwierzątek, które mogą uprawiać ze sobą seks i może być ich po prostu więcej, takie małe zwierzątka, i to mnie naprawdę bardzo zadowala w tej grze. Można nawet pływać, latać, jeżeli się jest na jakimś tam innym trybie, i wiele innych rzeczy. Można kopać, wchodzić do takich właśnie tutaj tajemniczych pomieszczeń, mieć węgiel, być górnikiem, innymi słowy, więc naprawdę można się bardzo fajnie tutaj bawić. Można się nawet bawić z jakimś kolegą. Tutaj mamy takiego zielonego, może się nie mył. No, czasami oni wybuchają po prostu z nadmiaru emocji, więc no, moim zdaniem Minecraft jest po prostu o wiele lepszy od TF-a, gdyż można tutaj naprawdę robić wszystko to, co się chce. Można zbierać kwiatuszki, jak tutaj widzicie, więc no, to jest naprawdę bardzo fajna gra. Yo, Susan Icy! Mam nadzieję, że ten taki krótki filmik z Minecrafta wam się podobał. Oczywiście był to troll dla was, takie coś właśnie zrobiłem, takie coś z okazji właśnie tego mojego specjala, i nie bierzcie tego, bardzo was proszę, do serca, ani na serio tym bardziej właśnie, bo nie kończę z TF-em, nie będę nagrywał na pewno Minecrafta, ani w niego grał. Wszystko to było robione na potrzeby tego mojego właśnie specjala na 1000 subskrypcji. Dziękuję wam naprawdę wszystkim bardzo za to. Jest to dla mnie naprawdę ogromna, wręcz wielka po prostu liczba. Dla was może to nie jest nic takiego specjalnego, gdyż pewnie oglądacie wielu sławnych youtuberów, którzy mają już ponad 10, 100, niektórzy może nawet milion subskrypcji, ale dla mnie ten 1000 naprawdę bardzo wiele znaczy. Znaczy to, że lubicie to, co wam pokazuję, chcecie tego więcej, gdyż jest was jeszcze więcej niż 1000, gdyż jest was w obecnej chwili, teraz kiedy to nagrywam, jest was już 1040, więc naprawdę ta liczba rośnie coraz szybciej i mam nadzieję, że wam się ja nie znudzę, że nadal będziecie lubić to, co robię. Mam naprawdę bardzo wiele pomysłów jeszcze na różne filmiki. Muszę tylko to jakoś umieć rozplanować, co będzie troszeczkę ciężkie, ale tak jak już mówię któryś raz, naprawdę bardzo wam dziękuję. Zakładając to konto, nie miałem w ogóle planu takiego na siebie, albo tym bardziej nie planowałem w ogóle robić gameplay, gdyż nie widziałem siebie w tej roli stojącego, tak jak teraz, wyobrażę siedzącego, bo siedzę, siedzącego tutaj przed kamerą i mówiącego do niej, czyli do was, do moich widzów, że teraz wiem, że właśnie mam tych widzów, którzy komentują, chcą mnie oglądać, chcą właśnie dalszych tych filmików, i że wiem, że teraz mam dla kogo to robić.
Gdyż na początku, kiedy zacząłem robić te moje filmiki z TF-a, to głównie opierały się one na robieniu tego fragmovie, fragach z najczęściej Spaja, bądź też jakichś z innych klas, i robiłem je bardzo rzadko, no bo wtedy miałem słabszego laptopa i no, robienie takich filmików naprawdę zajmowało mi o wiele więcej czasu, więc no często też nie miałem ochoty, byłem właśnie z tego powodu leniwy, ale teraz z racji, kiedy mam tego nowego laptopa, dzięki którym właśnie mogę płynnie grać, szybko nagrywać, robić filmiki, to zdecydowałem spróbować robić te moje gameplaye z gry i nie sądziłem, że one się po prostu spodobają. Tak naprawdę myślałem, że zrobię może z 5 filmików i znowu mi się po prostu to znudzi, robienie tych filmików, że pewnie nie będzie w ogóle wyświetleń. A tutaj od końca wakacji, kiedy zacząłem robić te gameplaye, no to w zasadzie w 3 miesiące z 300 iluś tam subskrypcji mam już 1000. Oczywiście duża tutaj zasługa jest też dzięki Marsowi, dzięki któremu właśnie się troszeczkę bardziej udało mi w szybszym czasie wybić, że tak powiem, ci widzowie, czyli wy, mieliście okazję mnie prędzej zauważyć, że też jestem na tym YouTubie, za co bardzo ci, Mars, dziękuję, bo wiem, że to oglądasz, a przynajmniej mam taką nadzieję. Także no, naprawdę dziękuję wam bardzo za wszystko, za to, że ze mną jesteście, i mam nadzieję, że zostaniecie do końca, jeśli będzie jakiś koniec. Myślę, że to by było na tyle. Mam własną stronę na Facebooku, można to uznać za taki jakiś fanpage, ale bardziej to po prostu jest strona na Facebooku, na której zamieszczam posty, co będzie na kolejnym filmiku, chyba że będę chciał, żeby to była niespodzianka, no to nie będę o tym pisał. Na pewno będę postawał, że już jest dany filmik, że będzie za jakiś tam czas, więc bardzo bym was prosił, link macie tam na dole w opisie, abyście w to weszli, dali lajka i żebyście byli ze mną na bieżąco. Tak samo bardzo bym was prosił, żebyście wchodzili też na moją grupę na Steamie i udzielali się na niej, bo chciałbym stworzyć taką właśnie społeczność dzięki temu mojemu właśnie YouTube'owi, żebyście wy, widzowie, się ze sobą komunikowali tam, żebyście pisali różne tematy. Ja od czasu do czasu na nią wchodzę, więc będę też czasami odpisywał na różne tam wasze jakieś pytania, chyba że faktycznie ktoś zrobi jakiś dział, w którym będzie dość jakiś konkretny problem, no to wiadomo, postaram się pomóc. Tak samo organizuję też konkurs. Pierwszy w życiu konkurs na moim kanale. Otóż jest do wygrania, póki co są do wygrania dwie czapki z mojego plecaka. Być może się troszeczkę to zmieni, będę to aktualizował najwyżej, ale póki co są to dwie czapki. I co trzeba zrobić, aby taki konkurs wygrać? Otóż należy napisać w komentarzu waszą najśmieszniejszą sytuację podczas grania w TF-a. I po napisaniu takiej waszej jakiejś śmiesznej akcji napiszcie obok wasz adres e-mail i ja po tygodniu bądź dwóch podam wyniki, napiszę temu wybrańcowi na mailu odnośnie, że wygrał, żeby podał mi swój adres do Steama i tam zrobimy wymianę, tak, czyli podaruję wam te dwie czapki. Także przypomnijcie sobie, co wam się takiego śmiesznego wydarzyło. Postarajcie się, żeby to faktycznie było śmieszne, żebym czytając to naprawdę zaczął się śmiać. Także jeszcze raz wam bardzo dziękuję, że ze mną jesteście. Do zobaczenia w kolejnych filmikach. Pa!